Zuzanna doznała urazu głowy w mechanizmie czynnym poprzez użycie siły implikującej pęknięcie sklepienia czaszki w okolicy ciemieniowej lewej. Rafał Z. przez dłuższy czas miał bić dziewczynkę, bo płakała. Tak zeznała sąsiadka pary. To nie było delikatne uderzenie, żeby ocucić dziecko. To były mocne uderzenia w twarz. Trwało to jakieś dobre 20 minut, gdy bił z otwartej ręki dzieckiem w twarz, brzuch też z otwartej ręki i począsał ją. Kobiety z kolei obciążają m.in. zeznania sąsiadki. Kiedy przyjechała ona do domu oskarżonych, zaczęła reanimować Zuzię i sama wezwała pogotowie. Wcześniej żaden z rodziców tego nie zrobił. Są oskarżeni o to, że działali wspólnie i w porozumieniu. Czy pani się przyznaje do popełnienia zarzucanych pani przestępstw? Nie, nie przyznaję się. Matka Zuzi w trakcie zajścia wyszła do sklepu. Całą winą oskarża partnera. Twierdzi, że nie był dobrym ojcem. Wskazała, że Rafał źle traktował dzieci, bił je i krzyczał. Zaprzeczyła jednocześnie, aby sama zachowywała się w taki sposób. Podejrzany mężczyzna był wcześniej karany. W grudniu 2020 roku został skazany za znęcanie się i spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu u swojej byłej żony. W sprawie Zuzi nie przyznaje się do winy. Niekoniecznie przyjęta w akcie oskarżenia wersja wydarzeń może znaleźć potwierdzenie w materiale dowodowym. Będziemy wnosić o uniewinnienie. Oskarżona była także wcześniej karana za inne przestępstwa. Zarówno matka, jak i ojciec Zuzi cały czas są w areszcie. Grozi im nawet dożywocie. Są też oskarżeni o posiadanie narkotyków. Wioletta Łechtańska-Błaszczak, Puls Dnia.